Grała również, proszę Państwa, druga liga w piątek i tutaj mądrze dogadywały się kluby, chociaż właśnie nie była to decyzja jednoznaczna PZPN-u, ale dzięki takim wzajemnym pertraktacjom pomiędzy klubami dochodziło właśnie do spotkań w piątek, by sobota i niedziela były dniami świątecznymi dla piłkarzy. W Policach Chemik podejmował Lechię Zieloną Górę. Piłkarze Lechii w zielonych strojach z tymi białymi wypustkami to drużyna, która sąsiadowała w ligowej tabeli przed piątkowym spotkaniem z drużyną z Polic. Sytuacja z 18 minuty i Kamara naszym zdaniem zdobył prawidłową bramkę, chociaż sędzia liniowy dopatrzył się pozycji spalonej gracza z Gany, czarnoskórego piłkarza, który występuje w barwach Chemika Police. Chemik w biało-czerwonych strojach. Kilka sytuacji w pierwszej części tego meczu, ale było wiadomym, że nie będzie to łatwe spotkanie dla Chemika Police, ponieważ drużyna z Zielonej Góry chciała za wszelką cenę wywieźć minimum remis, jeden punkt z Polic, bo zarówno tej drużynie, jak i Chemikowi Police punkty są potrzebne na wagę złota. Tu faulowany w polu karnym Oleszek, ale sędzia również nie dopatrzył się przewinienia zawodnika z Zielonej Góry, które kwalifikowałoby się ewentualnie do podyktowania rzutu karnego. Czołowymi zawodnikami w drużynie Chemika Police jak zwykle Piotr Blasius, który dwoił się i troił, strzelał na bramkę Rymaszewskiego, bramkarza drużyny Lechii Zielona Góra, ale nie miał szczęścia. Również kilka niezłych akcji miał Schmidt, ten, który taką furorę zrobił w meczu w Toruniu przeciwko Elanie. I tutaj druga część już tego spotkania i właśnie sytuacja z 79 minuty, kiedy to sędzia główny meczu, pan Piotr Kopos z Wrocławia, nie dostrzegł faulu na naszym piłkarzu, a faulował zawodnik z Zielonej Góry Czerniawski. Po konsultacji ze swoim bratem, sędzią liniowym, Andrzejem Kotosem, arbiter główny tego spotkania odsyła do szatni Czerniawskiego, faulował naszego piłkarza, uderzył go po prostu w twarz, zagranie bez piłki i wcześniej był karany żółtą kartką i spotkała go najwyższa kara. Teraz kolejna sytuacja, nie widzieliśmy tego dokładnie, ale właśnie sędzia liniowy, pan Andrzej Kotos, dostrzegł, że posiadający już żółtą kartkę kapitan drużyny z Zielonej Góry Sawczuk pokazał sędziemu głównemu, po prostu puknął się w czoło, sugerując, że nie zgadza się z jego orzeczeniami. Po tym zdarzeniu, po wyrzuceniu Sawczuka z boiska, burza na linii bocznej, tutaj przepychanka pomiędzy trenerem drużyny gości Przygrodzkim, a trenerami drużyny Chemika. I ta sytuacja, która mogła rozstrzygnąć losy spotkania. Nie zdobył bramki Tanas Krawiec, bramkarz Rymaszewski instynktownie wybił piłkę, ale Piotr Blasius, specjalista od zdobywania goli, bezpośrednio bijąc piłkę z rzutu rożnego i zawodnik drużyny gości wybił piłkę zmierzającą do bramki po strzale Blasiusa z rzutu rożnego ręką i jest to jednoznaczna kwalifikacja. Czerwona kartka i rzut karny dla Chemika. Fiedoczenko 1-0 i ogromna radość na stadionie przy ulicy Siedleckiej. Chemik zwyciężył Lechię Zielona Góra i zdobył jakże bezcenne 3 punkty. No straszny mecz. No tak sytuacja w tabeli się ułożyła, że ten mecz, można powiedzieć, że było wszystko. Czy my pójdziemy do góry, a ktoś zostanie w blokach, jak to mówią.
No mecz był niesamowicie dramatyczny. Jak wiemy po tych kartkach czerwonych, goście bronili się wszystkimi środkami i sportowymi, i niesportowymi na samym boisku. My mieliśmy niesamowite szczęście, strzelając bramkę z rzutu karnego w ostatniej minucie. No ale powinniśmy bramkę już uzyskać w pierwszej połowie przy dwóch okazjach. Czyli nie wystawia pan jednak najwyższych not swojej drużynie? Nie, no mecz był wyjątkowy. Nasza drużyna, która jak wiemy gra w składzie takim jak gra od 3 miesięcy, nie ma żadnych wzmocnień i pierwszy raz nasza drużyna była zmuszona przez przeciwnika grać atakiem pozycyjnym, co jak wiemy nie jest naszą najsilniejszą stroną. Staraliśmy się grać w tym samym składzie, co graliśmy ostatnio na wyjeździe i z kontry strzeliliśmy 2 bramki i nam jakoś wyszło, co był dużo łatwiejszy mecz na przykład niż dzisiaj. Widzieliśmy, że Kamary nie było widać, który był widoczny na wyjeździe, nie było widać Darka Kęsego, nie było widać Flejtera, który wszedł, no i staraliśmy się na końcu przy osłabieniu przeciwnika no jakąś stałymi fragmentami zmusić, wcisnąć tą piłkę do bramki, już mówię dosłownie, wcisnąć tą piłkę do bramki, jakby nie, można było wniesią na rękach, no jestem szczęśliwy naprawdę, że ci chłopcy, którzy włożyli tyle serca dotychczas, że ukoronowali swoją ambitną grę, już nie tyle co umiejętnościami, co naprawdę swoją dużym sercem. Ogromne serce do gry piłkarzy Chemika Police, ale sytuacja tego klubu troszeczkę poprawiła się i wszyscy cieszymy się, że podopiecznym trenera Zbigniewa Kozłowskiego powiodło się w tym spotkaniu. Zawisza Bydgoszcz, Górnik Wałbrzych 1-0, Chemik Police, Lechia Zielona Góra również identycznym rezultatem zakończyło się to spotkanie. Chris Butt Myszków, kolejny mecz Miedź Legnica 4-1, Poloniarz Bytom Sząbierki, Bytom, ten klub gra pod taką właśnie nazwą Ruch Radzionków, remis lidera 1-1 w Bytomiu, Warta Namysłów Śląsk Wrocław 1-3, Polonia Gdańsk Naprzód Rydułtowy 3-1, Odra Opole, Elana Toruń, zwycięstwo Torunian w Opolu 1-0 i Kębut, Jelenia Góra, Aluminium Konin, tutaj zwycięstwo i Kębudu, jakże cenne nad Aluminium Konin, nad zespołem, który ma ogromną ochotę awansować do pierwszej ligi. I oto tabela. Na prowadzeniu Ruch Radzionków, dalej Polonia Sząbierki, Bytom, Chris Butt Myszków na miejscu 3, Aluminium Śląsk, Kębut Jelenia Góra, Warta Namysłów, Polonia Gdańsk na 9, Bydgoski Zawisza z 19 punktami, druga część tabeli drugiej ligi, Elana Toruń na 10, z dorobkiem 19 punktów, Miedź Legnica 15, Naprzód Rydułtowy punktów 14, Chemik Police, Chemik opuścił miejsce ostatnie w tabeli, gratulujemy na 13, oby ta 13 przyniosła szczęście w kolejnych spotkaniach podopiecznych trenera Zbigniewa Kozłowskiego, Odra Opole punktów 12, Warta Poznań, która pauzowała 12 również, Górnik Wałbrzych 11 i na 17, ostatnim miejscu w drugiej lidze Lechia Zielona Góra. Proszę Państwa, po tym spotkaniu doszło do jakże niesympatycznego zgrzytu. Wszyscy byliśmy zbulwersowani zachowaniem ekipy z Zielonej Góry. Sędziowie sędziowali mecz bardzo uczciwie. Nie uznali przecież bramki dla Chemika Police. To, że ukarali czerwonymi kartkami, najpierw żółtymi, a później czerwonymi piłkarzy z Zielonej Góry, to również nie podlegało wątpliwości. Przecież bramkę też Blasius zdobyłby z rzutu rożnego. Wybił zawodnik piłkę zmierzającą do pustej bramki. Sędzia w takiej sytuacji pokazuje czerwoną kartkę i karze rzutem karnym drużynę właśnie Zielonej Góry. I do jakich metod posuwają się działacze z Zielonej Góry, insynuując, że
sędzia. No ale mam już połączenie z dyrektorem klubu sportowego Chemik Police, panem Waldemarem Haustem, i ja poproszę o komentarz do tego zdarzenia. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. No myślę, że tutaj taka sytuacja się wytworzyła właśnie dosyć paradoksalna i właśnie zawodnik Sawczuk schodzący z boiska, kiedy został ukarany czerwoną kartką, stwierdził do kolegów, z którymi ja